Szczęść Boże, Robert Tabi, to Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Dziś naszym gościem jest generał brygady Sławomir Petelicki, twórca i pierwszy dowódca słynnej jednostki specjalnej GROM. Witam Pana w studiu, Szczęść Boże. Witam. Panie generale, czy dalej jest Pan dumny ze swojego dziecka, GROMu? Na wstępie chciałem podziękować telewizji Trwam za zaproszenie mnie, bo pierwszy raz mam przyjemność być tej telewizji. Chciałem spytać, czy dlatego Państwo mnie zaprosiliście, że dowiedzieliście się, że jest zakaz zapraszania mnie do TVN24. Pan po prostu ma ciekawe opinie. No więc z GROMu jestem bardzo dumny, chociaż mój przyjaciel, który mieszka w Izraelu, powiedział, że dzieci dzielą się na genialne i cudze, więc może ja, jako że to moje dziecko, nie będę tak chwalił GROMu, przytoczę opinię dowódcy Delta Force, legendarnej amerykańskiej jednostki, która jest na okładce książki Michała Komara Grom, siła i honor, gdzie Bernard McCabe zalicza GROM do pierwszej trójki światowej obok brytyjskiego Special Air Service i amerykańskiej Delty. Myślę, że to jest powód do dumy. Ale nie wszystko, co dzieje się teraz w GROMie, jest dla Pana zadowalające. Apelował Pan do władz o interwencję w sprawie GROMu. Profesor Krzysztof Rybiński, wybitny ekonomista i matematyk, który stworzył taki zespół ekspertów niezależnych, ładny skrót ZEN. On właśnie razem z tymi ekspertami, ja mam przyjemność wśród nich być, generał Skrzypczak tam też jest. Są wybitni ludzie. Oni stwierdzili, że pan profesor Krzysztof Rybiński, że w GROMie jak w soczewce odbija się sytuacja naszego kraju. Znaczy, że ludzie dzielni muszą odchodzić, a ludzie, przeciwko którym się toczą postępowania prokuratorskie, świetnie się czują i w sposób arogancki się śmieją z tych, którzy są odważni, uczciwi, dzielni. Panie generale, jest pan człowiekiem, który na armii się zna jak mało kto. 19 kwietnia, czyli tuż po katastrofie smoleńskiej, wystosował pan list do premiera, w którym mogliśmy przeczytać, że apeluje pan do niego o ratowanie polskich sił zbrojnych. Przed czym, przed kim, albo od czego? Ja nie jestem specjalistą od całego wojska. Ja na przykład nie znam się na marynarce wojennej, nie znam się na lotnictwie, ale Amerykanie w moje szkolenie włożyli kilka milionów, a potem przez 8 lat pracowałem w globalnej amerykańskiej korporacji, gdzie zajmowałem się zarządzaniem ryzykiem. I uważam, że na zarządzaniu ryzykiem się znam i dlatego w takim odruchu serca napisałem, jak żałoba się skończyła po katastrofie smoleńskiej, list do premiera Donalda Tuska z radami. Radziłem między innymi, żeby jak najszybciej przywrócić generała Waldemara Skrzypczaka, który był najlepszym dowódcą wojsk lądowych, a właśnie uległ tym takim układom, bo zaczął mówić prawdę o tym, czego brakuje żołnierzom w Afganistanie. Zakrzyczano go, powiedziano, że złamał świętość, cywilną kontrolę nad wojskiem. A przypomnę, że każdy żołnierz ma prawo nieodbieralne być dobrze dowodzonym. I generał Skrzypczak jako dowódca miał obowiązek to powiedzieć. I również sugerowałem przywrócenie jak najszybsze na stanowisko szefa Centrum Antykryzysowego Rządu, pana doktora Przemysława Gułę, który odszedł. Gazeta Wyborcza pisała, że dlatego, że dostał od naukowców wojskowych program antypandemiczny, informatyczny, a program ten dostał za darmo, a miał on być sprzedany za 100 milionów. I pan premier spokojnie podpisał jego zwolnienie i za nim odeszło 10 najwybitniejszych specjalistów. I co się stało? To się stało, że potem była powódź. Pan premier mnie nie posłuchał. Powódź się zaczęła w piątek, a w sobotę to centrum zdziesiątkowane wydało komunikat, że jest wszystko w porządku i rząd się za powódź zabrał dopiero po weekendzie, bo w weekend był zajęty. W poniedziałek wieczorem się zabrano za powódź. Potem wszyscy oglądali, jak strażacy dzielni układali woreczki dzień i noc, a wystarczyły śmigłowce duże wojskowe, Z-2, które by zrzuciły kilka worków dużych z gruzem i nie musieliby ci ludzie się tak męczyć. To jest tak, jak się nie słucha doświadczonych ludzi, takich jak generał Skrzypczak, generał Przemysław Guła. Teraz rząd mówi, że most powietrzny uruchomi. Niech się już nie ośmieszają naprawdę.
żeby tych ludzi ewakuować stamtąd, to trzeba 2 tygodnie. Mówimy przy o Egipcie, tych samolotach kasa. Tak. My, bo nie rozumieją rządzący, będąc bardzo aroganccy, i to nie dotyczy tylko tej ekipy, bo to mieliśmy i wcześniej, że te samoloty, które są nazywane samolotami dla VIP-ów, to są samoloty przede wszystkim dla obywateli, żeby ratować obywateli w trudnych sytuacjach i ewakuować. Izrael w 1976 roku, ponad 35 lat temu, dla ratowania swoich obywateli użył 5 Herkulesów C-130, 2 Boeingów 707. W jednym był szpital, w drugim centrum dowodzenia. I Amerykanie nam powtarzali od 20 lat. Kupcie takie samoloty. Ale widać, coś jest z tym Embraerem. Ktoś musiał chyba wziąć pieniądze niestety, że ten Embraer ciągle, mimo że nie dolatuje do Stanów Zjednoczonych, nie dolatuje do Afganistanu. Już Radosław Sikorski podpisał początek przetargu, a dokończył, mimo że z innego, inny sposób myślenia, pan świętej pamięci minister Szczygło, bo było wszystko podpisane, żeby kupić samolot. I kto to zatrzymał? Pan Bogdan Klich. Powinien to wyjaśnić przed Trybunałem Stanu. Dlaczego nie kupiono tych samolotów? Dlaczego tym starym samolotem leciała delegacja do Smoleńska? Dlaczego w taki sposób? Dlaczego nie kilkoma samolotami? Mnie to bardzo zabolało, bo Amerykanie dużo pieniędzy włożyli w szkolenie naszych rządzących, żeby wiedzieli, co to jest. A nie, żeby potem taki arogancki pan arabski mówił, że on tutaj nie czuje się winny. To on powinien skoordynować część wojskową z cywilną. Teraz oni udają Greków. Pan Klich też mówił, że nie wiedział, że jego dowódcy lecą. Potem Rzeczpospolita opublikowała pismo podpisane przez niego, że zgadzam się, tym bardziej, że sam się wybieram. Człowiek, który kłamie w żywe oczy, w tej chwili jest broniony jak niepodległość. Ale tu jest pewna tajemnica, o której się dowiedziałem i którą trzeba wyjaśnić. Powiedziałem już o tym w TVP, że podobno, według jednego z najbliższych współpracowników ministra Klicha, minister Klich, który był zastępcą ministra Onyszkiewicza do kontaktów z NATO i wie, jakie są procedury natowskie, chciał zawiadomić natychmiast NATO po katastrofie i poprosić ich o pomoc. Tak jak Stany Zjednoczone zrobiły po ataku 11 września. Wtedy się zwróciło do wszystkich sojuszników, do Polski też. Czy mają jakieś informacje, co to się stało? I my powinniśmy, jako od 10 lat członek NATO, zwrócić się natychmiast do NATO o pomoc. No ale pan Tusk porozmawiał w 4 oczy z panem premierem Putinem, bez tłumaczy, i podobno zabronił. Powinien to wyjaśnić. Dlaczego nie kazał panu Klichowi zawiadomić NATO i poprosić o pomoc, albo dlaczego mu zabronił? Bo my pozostaliśmy przez Donalda Tuska postawieni w roli petentów w stosunku do Rosjan. Trzeba wyjaśnić, kto zaproponował konwencję chicagowską, która dotyczy samolotów cywilnych. Kto odpowiada za to, że Polakom wmawiano, że wojskowy samolot z generałami NATO na pokładzie, z wojskowymi pilotami, jest samolotem cywilnym. Nie wolno tak robić. Nie wolno. Bo ci, którzy nam to wmawiają, żyją z podatków Polaków, ciężko pracujących, którym teraz się odbiera część zasiłku pogrzebowego. Pani Mucha bezczelnie mówi, że starsi ludzie nie mają prawa do leczenia. Mój ojciec, bohater wojenny, można zobaczyć jego dokonania w Muzeum Wojska Polskiego, skończył 90 lat. To co? Trzeba go uśpić? Mama 87, bo pani Mucha widocznie tak między sobą rozmawiają przy cygarkach, winku, że starsi ludzie nie mają prawa żyć. To jest skandal absolutny. No generale, wracając do kwestii smoleńskiej, ja zacytuję pana słowa z tego listu. Jak można było umieścić kluczowe dla bezpieczeństwa państwa osoby w jednym samolocie z poprzedniej epoki i wysłać ten samolot w czasie mgły na polowe lotnisko bez wyznaczenia z góry zapasowego wariantu lądowania i scenariusza pozwalającego na przesunięcie terminu uroczystości? Pan pamięta te słowa? Te słowa tak. To świadczą o współodpowiedzialności ministra Klicha za to, co się stało w Smoleńsku. Tak, dla mnie najbardziej odpowiedzialni to minister arabski, który powinien skoordynować, wyznaczyć kilka samolotów. Według wymogów NATO powinno być minimum 3 samoloty, a w normalnych warunkach 4 samoloty. Przecież tu mieliśmy do czynienia ostatnio z takim polskim WikiLeaks, bo wyciekło 57 tomów tajnych akt z prokuratury wojskowej, czyli jacyś ludzie dobrej woli zdenerwowali się tą sytuacją i wysłali poprzez
komputer te akta do jednego z tygodników, który opublikował rozmowę ustalających zapasowe lotniska. W Ministerstwie Obrony Narodowej te lotniska w nieudolny sposób wyznaczano po katastrofie. Czyli nie było zabezpieczonych lotnisk zapasowych, nie było tam ekip. To, co teraz się mówi, że było tam lotnisko zapasowe, to było ono nieczynne w tym dniu. Więc to... Czyli nikt się tym nie przejmował po prostu ale wtedy. Ale przede wszystkim dalej się nikt nie przejmuje, bo pan prezydent, jak pilot na pokładzie mówi usiąść, zapiąć pasy, bo jest turbulencja, z uśmiechem stoi i udziela wywiadu dziennikarzom. Więc my dlatego nie dali nam Amerykanie uzbrojonych rakiet Patriot. Ja to wiem, dlatego że nie przestrzegamy procedur. Przecież wtedy, kiedy przyjmowaliśmy te atrapy szkoleniowe rakiet, wielkie robiąc PR-owskie święto, gdzie pan Klich, to transmisja była w TVN24 na żywo, jak mówił, żeby Amerykanie nie nadużywali gościnności, przestrzegali prawa. Zdumiony ambasador amerykański zaczął zapewniać, że oni będą grzeczni i w tym momencie nadleciał śmigłowiec Mi-8. Pytał się pan Klich, spanikowany szefa sztabu, co to za śmigłowiec, ale nikt nie wiedział i musiał przerwać ambasador amerykański swoje wystąpienie, bo był taki hałas. No ale potem w programie to nieco przesunęło i nikt nie pomyślał, że jak zaczął pułkownik amerykański przemawiać, to ktoś z MON-u uruchomił defiladę. I to była szopka, bo zaczęli maszerować żołnierze, ten przemawiał, nie wiedział, co ma robić, Amerykanie zaczęli za nimi. No i telewizja TVN przerwała teraz tym transmisję. Mówi pan o pewnym bałaganie, który funkcjonuje. Minister... Ten bałagan funkcjonuje. Następne 10 miesięcy będzie dalej rządził wojskiem. To znaczy... On jest zadowolony z profesjonalizacji, którą realizuje. Czy ja pan powiem, też jest zadowolony z tego? Tak, tutaj właśnie jest taka gazeta bardzo odważna. I jest 10 sukcesów, jak pan redaktor widzi. To eksperci, nie... Bo ktoś powie, ja nie lubię ministra Klicha. Pani Olejnik zarzucała, że ja popieram PiS. Nie, ja nie popieram żadnej partii. Może będę popierał panią Kluzik-Rostkowską, bo ja wierzę kobietom, które szczególnie mają troje dzieci, pracują i potrafią może to zorganizować. Natomiast uważam, że zarzucanie komuś, że popiera jakąś jedną partię, jeżeli mówi o błędach, jest nie fair. Może pan redaktor przeczyta łaskawie te punkty. To... Znaczy, no ja pytam dokładnie o to właśnie, między innymi o błędy w Afganistanie, o profesjonalizację armii, no tu jest o katastrofy. Wszystkie błędy są wyliczone. Jak pan łaskawie przeczyta, to będą wszystko mieli i nie ode mnie, tylko z niezależnej gazety. Tak, ja wiem, ale panie redaktorze, bardzo proszę, gdyby pan był łaskaw przeczytać te punkty. Rozmawialiśmy o katastrofie smoleńskiej, rozmawiamy teraz o katastrofach, tak? Smoleńska, Bryza, tak? To wszystko jest profesjonalizacja armii. No właśnie, niech pan powie, jak to jest z tą profesjonalizacją armii? To latami w innych krajach trwa. Nie można mówić, że jest armia sprofesjonalizowana, jeżeli się zaprzestaje poboru. Zresztą, tu muszę przyznać, że szef sztabu, generał Cieniuch, w rozmowie z Rzeczpospolitą, przyznał, że w tym szkoleniu to jesteśmy na początku drogi. Bo u nas się podejmuje decyzje, nie myśląc, co będzie dalej. Buńczucznie pan Klich jeszcze w sposób arogancki bronił tej decyzji ostatnio w Sejmie. Powiedział, przejmujemy całą strefę odpowiedzialności w Afganistanie. A mówił pan generał Skrzypczak i obecny szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pan generał Koziej, nie mamy odpowiedniej ilości żołnierzy, tych żołnierzy jest za mało, nie możemy brać tej strefy. I co się stało? W tej strefie talibowie się czuli bardzo dobrze i musieliśmy poprosić Amerykanów o pomoc, żeby przejęli odpowiedzialność za tą strefę i na pierwszej stronie już Gazeta Wyborcza nawet powiedziała, że to była klapa całkowita tego projektu afgańskiego, ale pan Klich nam wmawia, że wszystko jest w porządku. Tak jak mówiono po tych dwóch katastrofach, w których jednej straciliśmy prawie całe dowództwo lotnictwa, a w drugiej w ogóle całe dowództwo. Kasa, Smoleńska. Tak? Tak, bo straciliśmy jako jedyny kraj na świecie całe dowództwo sił zbrojnych ze zwierzchnikiem prezydentem na czele. I usłyszeliśmy, że państwo zdało egzamin. No nie można tego inaczej nazwać jak bezczelnością, naprawdę. Panie, mówi pan także o sobie, że jest pan specjalistą od zarządzania ryzykiem. Czy pan dostrzega jakieś zagrożenia militarne dla Polski w tym momencie? Z którego kierunku i jaki czas? Dla nas zagrożeniem
można powiedzieć, jesteśmy my sami. To znaczy zagrożeniem dla sił zbrojnych to jest nieodpowiedzialny minister obrony, który, jak niezależna zupełnie gazeta, 10 tragicznych błędów wylicza, a on z uśmiechem mówi, że jest wszystko w porządku i dalej brniemy w tą ślepą uliczkę. To jest zagrożenie dla Polski. Mówimy, że możemy most powietrzny uruchomić do Egiptu, a proszę zapytać doktora Gułę, to powie, że nie możemy. Jak wygląda sprawa leczenia? Już ten pomysł pani Muchy, żeby skrócić okres życia obywatelom i ich leczyć na przykład do 70 czy może 65 roku życia, może pani Mucha uzna? To są wszystko tragiczne rzeczy, bo my nie byliśmy zaatakowani, a straciliśmy wszystkich najlepszych dowódców, bo to byli wybitni ludzie. Co powiedział pan Klich? Powiedział, że zastępcy płynnie przejmują obowiązki i inne resorty mogą się od MON-u uczyć procedur. Przecież w normalnym kraju wziąłby natychmiast byłby wzięty w kaftan bezpieczeństwa i zaprowadzony na badania. Tak by było po takiej wypowiedzi. A u nas się to nie stało. Czyli musimy się naprawdę nad sobą głęboko zastanowić. To mówi pan o słabości wewnętrznej, a czy zewnętrzna? No na szczęście jesteśmy w NATO, na szczęście jesteśmy w Unii Europejskiej, ale w NATO straciliśmy naprawdę reputację, no bo zwróciliśmy się nie do NATO o pomoc, tylko zwróciliśmy się do Rosjan o pomoc wtedy. Czy jedno przytulenie przez pana Putina spowodowało od razu, że pan Tusk zapomniał, że jesteśmy od 10 lat w NATO? Może trzeba mu o tym przypomnieć. Ja będę przypominał. Cały czas. Panie generale, jak pan ocenia generalnie to, co dzieje się ze śledztwem smoleńskim, skoro już wracamy do tego tematu po raz kolejny? No a tak naprawdę, czy jest to śledztwo smoleńskie? Przecież Rosjanie nie są zainteresowani, żeby pokazywać, co w tej budce, bo trudno to nazwać wieżą kontrolną, się działo. Ale to nie jest ich wina, bo to ich budka. Oni mówili naszemu ambasadorowi, dajcie spokój, to lotnisko się nie nadaje. Nasz ambasador pisał do MSZ-u, jawny klarys, wszyscy czytali, że lotnisko się nie nadaje. To przecież powiedział mi jeden amerykański generał emerytowany, który przyjechał do Polski z rodziną, żeby pokazać Kraków, i mało nie zginął na drodze, bo jakiś tir szalał tam z Litwy czy z Ukrainy. I powiedział, powinniście ostrzegać, że macie takie drogi złe. To my powinniśmy ostrzegać, Rosjanie nas ostrzegli. Ja nie spodziewałem się od początku, że Rosjanie będą tu rzetelnie pokazywać wszystkie swoje błędy, ale być może pan Donald Tusk się spodziewał, że nie pokażą naszych i tu się pomylił. A my śledztwo powinny prowadzić NATO, bo jesteśmy krajem NATO. Jak nasza prokuratura może prowadzić prawdziwe śledztwo, jak my wraku nawet nie mamy? To będzie ogromny sukces rządu, jak wrak zostanie odzyskany. I co koleją będą wieźli, tylko może rozkład wtedy nawali, tak? Ja już naprawdę, to jest tak przykre dla mnie, ta arogancja władzy, że nie mogę o tym spokojnie mówić. To mnie bardzo boli po prostu. Przykre jest także to i bardzo boli zachowanie władzy wobec oczerniania polskich oficerów, mam tu na myśli generała Bosika. Oczywiście. To jest niedopuszczalne. Jeszcze mówienie teraz, próbuje pan Klich mówić, że on chciał zwolnić generała Błasika za kasę, za katastrofę kasy, ale prezydent mu nie pozwalał. Przecież katastrofa kasy była, jak pan generał Błasik był 3 czy 2,5 miesiąca dowódcą wojsk lotniczych. Teraz nad jego grobem mówił pan Klich, że był jego przyjacielem, ale nie zdążył mu tego powiedzieć, ale jednocześnie próbował już wmawiać, ty byłeś odpowiedzialny za procedury, ty byłeś... Jak taki człowiek bez honoru może funkcjonować w cywilizowanym kraju, który jest 10 lat w NATO? Ja po prostu tego nie rozumiem. No ale też to jest kwestia poziomu u nas polityków, bo jak się przeciwko niemu wystawia pana Dorna, który nie tak dawno kazał borowcom swojego psa wyprowadzać, chodził pijany po Sejmie, a teraz jakiś hełmofon daje w prezencie. To jest poważna debata o bezpieczeństwie państwa. Nie wolno w ten sposób do tego podchodzić. Dlatego ja apeluję do naszych polityków, żeby zaczęli myśleć o Polsce, a nie o tych gierkach swoich.
Bo my naprawdę w takiej sytuacji od 20 lat nie byliśmy. Się kompromitujemy na każdym kroku. To jest po prostu wstyd. Panie generale, no cóż, czas jest nieubłagany. Ja dziękuję panu za przybycie do studia, za tych kilka gorzkich słów podsumowania, no ale trudno inaczej o tych sprawach mówić. Może powiem coś optymistycznego na koniec. Proszę. Że mamy młode pokolenie, ponad 13-milionowe, z którego możemy być dumni. Młodzi ludzie, którzy po 89 zaczęli funkcjonować w Polsce. Ja jestem przekonany, że oni wkrótce tę sytuację zmienią. Oby na lepsze. Dziękuję jeszcze raz za przybycie do studia. Ja przypomnę, naszym gościem był generał brygady Sławomir Petelicki, twórca, pierwszy dowódca jednostki specjalnej GROM. Dziękuję panu za przybycie do studia. A państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na program Polski Punkt Widzenia, jak zwykle w poniedziałek 21:40. Do zobaczenia.